Cześć wszystkim, ale zacznę od pytania, które skupiam na studentach, bo ci pierwszy tydzień mają już za sobą, no i mam nadzieję, że już jakaś pierwsza impreza w tym roku akademickim zaliczona, co by dobrze rozpocząć semestr. A ja zaczynam jak co tydzień nasze zestawienie fraz PC najciekawszych wieści ze świata technologii, jednakże rozpocznę od poinformowania maniaków gier komputerowych, iż Electronic Arts ponownie dla was ma darmową gierkę i jest nią Dragon Age Origins, którą możecie pobrać bezpośrednio na platformie Origins. Jednakże czasu macie niewiele, bo promocja kończy się 14 października, czyli lada chwila. To też śpieszcie się. No a skoro już jesteśmy przy temacie gier, to Ubisoft kolejny raz nas rozczarowuje swoją postawą, bo choć wszyscy spodziewali się, że konsole nowej generacji dadzą możliwości deweloperom gier na uzyskanie wysokiej rozdzielczości przy 60 klatkach na sekundę, to jednak okazuje się, że Xbox One ma spore trudności w uzyskaniu płynnego obrazu Full HD. Toteż Francuzi ogłosili, że nadchodzący Assassin's Creed Unity w przypadku obu konsol otrzyma rozdzielczość zaledwie 900p przy 30 klatkach na sekundę. Producent swoją decyzję motywuje tezą, że oni sami nie dostrzegają tak wielkiej różnicy między 30 a 60 klatkami na sekundę, zaś osiągnięcie ich kosztuje znacznie więcej niż daje to korzyści. Natomiast sprawy obniżenia rozdzielczości kwitują stwierdzeniem, że w ten sposób chcą, jak to nazywają, uniknąć całej tej dyskusji. No bo wiecie, jakby PS4 miało 1080p, a klocek nie? No to by było sporo szumu. Co ciekawe, z technicznego punktu widzenia to nie GPU okazało się wąskim gardłem, ale CPU nowych konsol, które nie do końca radzi sobie z przetwarzaniem sztucznej inteligencji, liczbą postaci na ekranie oraz obsługą tego wszystkiego jednocześnie. No i teraz pytanie, czy coś złego nie stanie się z samą grafiką, która na filmach wyglądała bardzo interesująco, ale po Watch Dogs chyba wszystkiego można się spodziewać po Ubisoftie. I jakoś nie mam zaufania do ich zapewnień, że jakoś nie będą redukować jakości grafiki. No ale o tym przekonamy się za miesiąc, kiedy Assassin's Creed Unity trafi do sklepów i mam nadzieję, że właściciele blaszaków będą mogli wykorzystać w pełni potencjał swoich maszyn. A te, jak wiemy, można zawsze ulepszyć, tym bardziej, że AMD właśnie obniżyło ceny modeli z najwyższej półki, i w ten sposób karta Radeon R9290 została przeceniona o $100 i kosztuje teraz $299. Natomiast R9290X doczekał się nawet większej obniżki, ponieważ obecnie zapłacimy za niego $399, gdzie wcześniej było trzeba wybulić blisko 550 zielonych. To jednak nie wszystko, bo AMD postanowiło obciąć cięciami ceny również modeli z serii 280, przez co R9-285 możemy nabyć za $229, a R9-280X za $269. Zapewne taki ruch był podyktowany chęcią utrzymania się na pozycji lidera sprzedaży, bo jak wiemy, nowa seria Radeon R9-300 ma zadebiutować najwcześniej na początku przyszłego roku. I rzekomo także Nvidia na przyszły rok oddaliła plany wydawnicze swoich propozycji bazujących na architekturze Maxwell, nieco bardziej przyjaznych portfelowi. I w związku z tym raczej nie ma co liczyć na GeForce GTX 960 w tym miesiącu. Ale przynajmniej obsuwy nie zaliczyły nowe układy graficzne przeznaczone dla komputerów przenośnych, czyli GeForce GTX o 980M i 970M, które właśnie zadebiutowały i jak twierdzą zieloni, są to najwydajniejsze karty graficzne, jakie kiedykolwiek powstały dla komputerów przenośnych, oferujące około 40% większą wydajność niż ich poprzednicy. Co ważne, to fakt, że dzięki architekturze Maxwell nie odstają one tak mocno od swoich desktopowych odpowiedników. I według Nvidia GTX 980 jest tylko około 20% wydajniejszy niż model z literką M na końcu oznaczenia. Jednakże mogą to być tylko zielone marzenia, bo jak popatrzymy na specyfikacje, to okazuje się, że mobilny układ ma zaledwie 1536 procesorów strumieniowych, podczas gdy GTX 980 ma ich 2048, czyli o 1/3 więcej. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku modelu 970M, który dodatkowo ma obciętą do 192 bitów szynę pamięci GDDR5.
Niemniej jednak Maxwell w laptopie może okazać się zbawienny, jeżeli chodzi o żywotność akumulatorka, ale o tym przekonamy się, gdy na rynku pojawią się notebooki wyposażone w powyższe układy, a to w tej chwili na polski rynek planuje jedynie Asus oraz MSI. Dyski SSD już od dłuższego czasu są chętnie wybierane przez użytkowników przekładających wydajność nad pojemność, ale pomimo dużych spadków cen w ostatnich kilku latach i tak pozostają wyraźnie droższe od swoich tradycyjnych odpowiedników. Samsung ma jednak nadzieję na zmianę tej sytuacji za sprawą nowego typu pamięci flash o nazwie, uwaga, 3-bit Multi-Level Cell 3-Dimensional Vertical NAND, lub w skrócie 3-bit VNAND, która właśnie weszła do masowej produkcji. Standardowa pamięć flash stawia na horyzontalne rozmieszczenie komórek jedna obok drugiej, a w przypadku nowej technologii koreańskiego producenta układy te mają po 32 warstwy. Wertykalne rozmieszczenie wyraźnie poprawić ma wydajność w stosunku do 10-nanometrowych 3-bitowych pamięci NAND flash, ponieważ produktywność z jednego wafla wzrosnąć ma dwukrotnie, co oznaczać powinno także tańsze koszty wytwarzania, a w konsekwencji i tańsze dyski. Apple ostatnimi czasy zdecydowanie lepiej radzi sobie na rynku mobilnym niż PC, jednak jak wynika z najnowszych danych, gigant z Cupertino mógł właśnie wskoczyć do pierwszej ligi segmentu komputerowego, bowiem jak pokazują najnowsze badania IDC, Amerykanie zwiększyli swoje udziały w trzecim kwartale tego roku do 6,3%, co daje im piątą pozycję wśród największych producentów. Sztuka ta nie udała się Apple praktycznie już od dekady, a zdaniem IDC jest to wynik ostatnich obniżek cen oraz zwiększonego zapotrzebowania na dojrzałych rynkach jak USA czy Europa. Oczywiście twórcy Maców nie zagrażają jeszcze takim firmom jak Lenovo, które od dłuższego czasu dzierży pierwszą pozycję z 20% udziałem, czy też HP z blisko 19% oraz Dell mającym ponad 13% rynku. Ale tak czy inaczej udało im się przeskoczyć Asusa, który do tej pory mocno trzymał się w pierwszej piątce producentów PC. A jak już tak mówimy o firmie z Cupertino, to w tym tygodniu, a dokładniej mówiąc 16 października, możemy spodziewać się prezentacji nowego modelu iPad Air. Ale na jego temat wyciekło naprawdę sporo informacji i chyba Apple nas już niczym nie zaskoczy. Według nieoficjalnych doniesień iPad Air 2 ma być o 0,5 mm cieńszy od swojego poprzednika, co oznacza, że jego profil będzie mierzył 7 mm. Udało się to osiągnąć za sprawą nowej metody składania wyświetlacza, w której sam panel i szkło są laminowane w jednym kawałku, tak jak w ostatnich iPhone'ach. Jednakże z opublikowanych zdjęć obudowy można dostrzec, że dwójka tylko nieznacznie różni się od swojego poprzednika, bo przykładową zmianą jest brak suwaka do wyciszania blokady ekranu, który zostanie zastąpiony przyciskiem ekranowym. Natomiast w przycisku Home zostanie także zintegrowany sensor Touch ID, który zapewne pozwoli wykorzystać iPada do płatności Apple Pay, które wystartuje jeszcze w październiku, ale tylko w Stanach. Same aparaty również doczekały się upgrade'u z 5 do 8 megapikseli, a przednia kamerka będzie wspierać wideo rozmowy FaceTime w 720p. W środku zaś mamy znaleźć układ A8 wspierany przez 2 GB pamięci RAM oraz 32, 64 lub 128 GB pamięci na dane. No dobra, to czekamy na tego 16 października i zobaczymy, co z tego jest prawdą, a co nie. A świat tabletów zyskał także nowego członka, jakim jest Yoga Tablet 2, który będzie dostępny w dwóch rozmiarach, 8 i 10-calowym, i wszystkie będą wyposażone w panel IPS Full HD, baterię zapewniającą długi czas pracy oraz usprawnioną podstawkę, która dostarczy nam więcej elastyczności, bowiem urządzenie będzie można nie tylko postawić, ale i powiesić, przykładowo w kuchni czy biurze. Każdy ze sprzętów otrzymał czterordzeniowy procesor Intel Atom Z3745, 2 GB pamięci RAM, 8-megapikselowy aparat tylny i 1,6 przedni, głośniki stereo, slot microSD oraz opcjonalnie wsparcie dla LTE. Mniejsze tablety zasila akumulator o pojemności 6400 mAh, a większe 9600, co zdaniem Lenovo ma skutkować czasem pracy do 18 godzin w przypadku Androida urządzeń i 15 godzin dla tych z systemem Windows. Tak, tak, nie przesłyszeliście się, bo w ofercie będzie łącznie po 2 modele na Androidzie i po 2 na platformie Microsoftu. To jednak nie wszystko, bo Lenovo w swojej ofercie ma jeszcze model z dopiskiem Pro, który oferuje 13-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości
2560 na 1600 pikseli. Układ Intel Atom Z3745, 2 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej i system Android 4.4 KitKat. A także wbudowany w zawias projektor, który pozwoli na wyświetlanie obrazu na suficie i innych powierzchniach. No ale ten sprzęt tani nie będzie, bo jego cena wywoławcza to $500. No popatrzcie tylko, praktycznie powinienem kończyć i już wideo newsy, a tu nic o smartfonach. No tak być nie może. Bowiem sporo informacji trafiło do sieci odnośnie nowej serii smartfonów Galaxy Alpha, która to stawia na design klasy premium. No i po pojawieniu się 2-minutowego filmiku możemy dowiedzieć się, że smartfony A3 i A5 pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android 4.4.4 KitKat z nakładką TouchWiz, a nowa seria, podobnie jak telefon Galaxy Alpha, doczekała się metalowej ramki wokół urządzenia. Jednakże ze względów na specyfikację nie możemy tu mówić o flagowych sprzętach, bowiem w obu modelach znajdziemy czterordzeniowy układ Snapdragon 410, 1 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej. Co prawda Samsung zdecydował się na zastosowanie paneli Super AMOLED, ale w 5-calowym A5 o rozdzielczości 725, a w 4,5-calowym A3 QHD. Dochodzą nas także słuchy, że Galaxy Alpha A5 zadebiutuje na rynku w przyszłym miesiącu, a spodziewać możemy się, że pozostałe modele z tej rodziny doczekają się premiery w tym samym czasie. Warto przypomnieć, że w planach jest także 5,5-calowy model A7, który otrzymać ma ekran Full HD, a przynajmniej jego chiński wariant. A kończąc już tak tylko sobie wspomnę, że wirtualne gogle Samsunga mogą okazać się jedynie zupełnie nieprzydatnym gadżetem, bo jak się okazuje, podczas ich prezentacji producent nie pozwalał na użytkowanie ich dłużej niż 25 minut, gdyż dochodziło do przegrzania urządzenia, czyli Galaxy Note 4. I tym gorącym akcentem żegnam się już z Wami, mając nadzieję, że czujecie się nasyceni wieściami ze świata technologii. Ale jakbyście znowu zgłodnieli, to zapraszam Was ponownie za tydzień. A na deser? Odwiedzajcie nasz serwis fraspc.pl. To do miłego,